Dzień dobry państwu. Moim gościem jest Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta. Dzień dobry panie ministrze. Pamiętam się dzień dobry. Wczoraj kolejne zamieszane, zamieszanie w związku z Brexitem, już chyba nie wiem, które, to już kilkudziesiąty raz, kiedy następuje zmiana. Z tego, co wczoraj można się było zorientować, wygląda na to, że ten Brexit w ogóle może zostać odsunięty o kilka miesięcy, a być może znowu pojawiły się głosy, że go nie będzie, bo dojdzie do kolejnego referendum, ale nie wiadomo, jak się zachowają posłowie i tak dalej. No nie chcę oczywiście wchodzić w jakieś tej szczegóły brytyjskiej polityki podziału głosów, zwolenników, wyjścia bądź niewyjścia, Chcę to spojrzeć tak z trochę powiedzmy takiej bardziej politologicznej perspektywy i co nam pokazuje to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii albo inaczej, kto jest odpowiedzialny za to tak daleko idące zamieszanie. No bo rzecz się sprowadza do tego, jak rozumiem, że elity brytyjskie nie są w stanie tak naprawdę podjąć też jednoznacznej decyzji. Wychodzimy kiedy i na jakich warunkach? To jest przede wszystkim kryzys przywództwa w ogóle europejskiego. To nie jest tak, że tylko jedna strona jest winna temu chaosowi, bo rzeczywiście jesteśmy dzisiaj w stadium chaosu. Temu winne są także elity brukselskie, które nie potrafiły zarządzić tym procesem również. To jest nie ma to nigdy. Przy rozwodach nigdy nie jedna, nie, nie jedna strona jest winna. Więc rzeczywiście w Wielkiej Brytanii mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której padają kolejne tabu, bo najpierw mówiło się, że nie może być Brexitu bez umowy. Dzisiaj potem się, już jako opcję podano Brexit bez umowy. To powodowało element jakby dodatkowej chaosu. Teraz okazało się, do tej pory mówiono, że nie ma możliwości, żeby był Brexit przesunięty w czasie. Teraz mówi się, że może jednak być przesunięty w czasie, co znowu powoduje, że mobilizują się zwolennicy jeszcze jednej wersji. Więc to rzeczywiście po stronie brytyjskiej nie ma tutaj żadnej, żadnego porządku. To jest pewnie zastanawiające dla wszystkich, że kraj o takiej tradycji strategicznej potrafił się w taką, w taką matnie wpaść. Ale z drugiej strony, też po stronie brukselskiej uważam, że popełniono bardzo wiele błędów i Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej, szef Komisji Europejskiej nie potrafili także zarządzać tym procesem ze strony europejskiej. To będzie ich dziedzictwo tak naprawdę. Chaos brexitowy będzie dziedzictwem obecnych liderów Unii Europejskiej także. A co to znaczy, że nie potrafili tym zarządzać? Co powinni, Pańskim zdaniem, zrobić i czego nie zrobili, że doszło do takiej sytuacji, do jakiej doszło? W pewnym momencie strona brukselska jednak przyjęła strategię ukarania Wielkiej Brytanii. To znaczy powiedzenia sami się w to weszliście, to teraz sami musicie po pierwsze to rozwiązać, po drugie ponieść za to, za to karę. A tu to, nie jest, to nie jest nic dobrego. To było motywowane politycznie. Chodziło o to, żeby wszystkim innym krajom, które kiedykolwiek miały w ogóle taką, taki pomysł, a na przykład taki pomysł pojawia się we Francji, żeby takie też referendum zorganizować, żeby po prostu pokazać, że to będzie tak straszna droga cierniowa, że po prostu nikt, żeby nikt w ogóle takiej idei nie miał na poważnie w głowie, Więc Brukselskie elity postanowiły pokazać wszystkim, na przykładzie Wielkiej Brytanii, żeby nikt na taki pomysł nie wpadł i to był błąd. Dlatego, że Wielka Brytania akurat na tle europejskim miała bardzo wiele specyficznych uregulowań i one są przyczyną dzisiejszego kryzysu. Bo pamiętajmy, że w ogóle to, to jest przecież kwestia specyficznej relacji brytyjsko-irlandzkiej, której nie ma powtórki na żadnym i żadnym innym kraju europejskim. Dlatego to nie jest przy, przykładowy problem, z, który można rozwiązać w sposób standardowy. To jest szczególny Szczególne państwo, szczególne relacje i trzeba było do tego podejść dużo bardziej elastycznie, ale brytyjski, ale, ale em, em, elity europejskie po prostu się bardzo usztywniły w pewnym momencie i dzisiaj przy braku też przywództwa, um, jakiejś jasnej wizji po stronie brytyjskiej, no to doprowadzi do tego, co mamy dzisiaj. Rzeczywiście nikt nie wie, co się wydarzy w Europie. No tak, to jest, to, jest, to jest jeden z najsłabszych punktów w ogóle w historii integracji europejskiej, w którym dzisiaj znajdujemy się, jeśli chodzi o, o przywództwo polityczne. No właśnie, bo yy, odchodząc, jak mówię, od tych kwestii brytyjskich, patrząc na to teraz z polskiej perspektywy, yy, co powinno się, czy co leży w polskim interesie, jak ten Brexit powinien wyglądać, żeby, yy, czy, 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 czy też Polska w zasadzie, niezależnie od tego, jak on będzie gdzie wyglądał, ani na tym nie zyskuje, ani na tym nie traci, to jest dla nas całkiem obojętne, czy nie? Czy jednak ma to znaczenie? To nie jest obojętne oczywiście z racji obywateli polskich w Wielkiej Brytanii, których zapraszamy do Polski do powrotu. Natomiast e, nie jest też obojętne za, z racji tego, że jeśli obecni e, liderzy europejscy, Donald Tusk, e, Jean-Claude Juncker odejdą z, e, ze swoich stanowisk, a odejdą w tym roku, postawiając wszystko w kompletnym chaosie, no to nie tylko to będzie ich osobiste dziedzictwo, ale także pozostawią kolejnym liderom czy Europie na następne lata, no, Unię Europejską w niezwykle słabym punkcie, jak powiedziałem, dlatego że uwikłano we własne, we własne sidła, tak, znaczy we własne sznorówki, tak? Unia, Unia zaplątała się we własne sznorówki. I to jest to nie jest dobre dla nas jako kraju, który jest zwolennikiem integracji europejskiej, korzysta z członkostwa Unii Europejskiej, chciałby efektywnej Unii Europejskiej, no to dzisiaj takie pokazanie także na zewnątrz. Że instytucje europejskie nie są efektywne, nie potrafią przeprowadzić takiego procesu we współpracy z jednym z krajów członkowskich, no jest dla nas złym sygnałem. A pańskim zdaniem, to, co się dzieje w relacjach Unia Europejska-Wielka Brytania, obciąża również Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej? Obciąża, dlatego że on nie wytrzymał też testu przywództwa na poziomie europejskim, bo nie przyczyniał się do rozwiązywania tego przypadku, tylko pogłębiał kryzys. Także swoimi wypowiedziami nieodpowiedzialnymi, których potem się musiał wycofywać na ostatnim etapie, jakby całkowicie się pogubił w tym procesie. I to jest rzeczywiście także jego obciążenie. No ale wiele wskazuje na to, że będzie się teraz niedługo próbował sprawdzić w polskiej polityce. Mówię o Donaldzie Tusku. Sądzi pan, że on tutaj wróci i będzie próbował również, nie wiem, wystartować w następnej kampanii prezydenckiej jako konkurent dla prezydenta Czeja Dudy? Nie wiem, co zrobi Donald Tusk. Pewnie kandydatów na no, urząd prezydenta będzie, będzie sporo. On też wysyła dość sygnały, jak rozumiem, wobec polskiej polityki sprzeczne. Aczkolwiek widać, że nie potrafi utrzymać też dzisiaj się w roli, której, której, którą pełni także w relacjach do Polski. Bo on jest przewodniczącym Rady Europejskiej, człowiekiem, który powinien być neutralnym obserwatorem i wspomagać państwa członkowskie, bo taka jest jego rola. Koordynatora wspomagającego państwa członkowskie. A tymczasem wobec własnego kraju stosuje inne, inne miary niż wobec innych krajów Unii Europejskiej, więc jest rzeczywiście stosuje wobec Polski podwójne standardy. Zostawiamy sprawy brytyjskie, ale zostajemy jeszcze przy polityce międzynarodowej, relacje Polska-Stany Zjednoczone na jakim etapie, czy w ogóle na jakimkolwiek etapie jest ta idea, która pojawiła się wcześniej, tak zwanego Fortu Trumpa, czy Fort Trump, czyli bazy stałej amerykańskiej w Polsce. Ukazała się przedwczoraj publikacja Rzeczpospolitej, która wspominała o tym, że nie będzie takiej stałej bazy, natomiast, że będzie wzmocniona obecność amerykańskich żołnierzy i przeniesione jedno z dowództw do, do Polski. Czy to jest prawdziwa informacja? Na jakim to jest etapie? Ja szczegółów negocjacji nie mogę ujawniać, natomiast one pokazują, te wszystkie także prasowe informacje o tym, że to są prawdziwe negocjacje, wbrew temu co się niektórzy próbowali budować obraz Polski jako kraju, który nie potrafi i nie chce z Ameryką wejść w realne negocjacje. To jest nieprawda, to są realne negocjacje. Ważne jest to z naszego punktu widzenia, żeby z efektem tych negocjacji był jasny, czytelny sygnał do zewnętrznego naszego otoczenia, że po pierwsze tak, Ameryka inwestuje w bezpieczeństwo Polski. Poprzez bezpieczeństwo Polski inwestuje w bezpieczeństwo regionu. To się wszystko, wszystko odbywa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego na podstawie dwustronnej umowy. I Jesteśmy bliscy te osiągnięcia tego celu, jakim było ta, to hasło Fort Trump, to znaczy pokazanie, że rzeczywiście Polska będzie bezpieczniejsza w ramach NATO i w regionie poprzez dwustronną polsko-amerykańską umowę wojskową i to jest dzisiaj przedmiotem negocjacji. Te negocjacje, jak powiedziałem, są realne, bo, bo też wariantów jest, jest, są różne warianty tej obecności, takie, które z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, żeby one, jak powiedziałem, było realnym wzmocnieniem forma i metoda zależą od wojskowych. Ale chodzi o to, żeby każdy, kto się zna na wojskowości, na technikach wojskowych i na systemach bezpieczeństwa, rozumiał, tak, Amerykanie weszli bardziej w bezpieczeństwo Polski poprzez swoją obecność. A czy na te relacje, czy na te negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi ma wpływ to ostatnie napięcie w relacjach z Izraelem? Czy to jest całkowicie niezależna rzecz i, i, i tych rzeczy nie należy łączyć, Pańskim zdaniem? Nie, nie należy tego absolutnie łączyć tutaj. Także konferencji bliskowschodniej, bo to czasami też słyszałem o takim teorii, że to jest jakiś. Jakaś usługa polska za to, żeby dostać Ford Trump? Kompletnie nie. To są i konferencja bliskowschodnia, i obecność amerykańska w Polsce są przejawami tego samego pozytywnego zjawiska, znaczy rosnącego zaufania Ameryki do pozycji Polski w regionie i do pozycji Polski na świecie. Tak, To, jest, to są dwa, dwa zyski, a nie koszt, który się ma przełożyć na późniejszy zysk. Zarówno konferencja bliskowschodnia była zyskiem, jak i obecność amerykańska w Polsce będzie zyskiem. No ale rozumiemy, że te, to napięcie w relacjach z Izraelem zyskiem nie jest, przynajmniej na razie. No to jest przede wszystkim strata dla Izraela, bo, bo na, napinając tę strunę relacji z Polską, Izrael napina też strunę, no, która, która dla niego. Czy, może potencjalnie stracić ważnego sojusznika w Europie, jeśli. Bo, bo takich sojuszników zbyt wielu Izrael nie ma. Więc, więc tutaj, jakby napinając tą stronę z Polską, no, Izrael ryzykuje utratę tego ważnego, ważnego sojuszu, który także dla Izraela jest istotny, jeżeli chodzi o politykę europejską. I teraz już, że tak powiem, jednak powrót do spraw trochę krajowych, a trochę europejskich, czyli. Kampania do Parlamentu Europejskiego. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało jedynki dwójki. Koalicja Europejska na razie się połączyła ale i też powoli prezentuje swoich liderów list. Na ile w ogóle te wybory do Parlamentu Europejskiego są istotne z punktu widzenia polskiej polityki, a na ile tego, jak będzie kształtował się właśnie w przyszłości sam Parlament Europejski. One są istotne oczywiście, bo to są pie, pierwsze wybory z tego z tej cyklu, z tego trójskoku, który jest ogólnopolskimi wyborami od, odróżnia od samorządowych, czyli eurowybory, potem wybory parlamentarne i wybory prezydenckie. Jest to oczywiste, że, że są istotne. Są także istotne dlatego, że... Z Testujemy nowy, nową formę. Jeszcze lat temu cztery każda z partii politycznych uważała, że samodzielnie jest w stanie wygrać wybory. Dzisiaj już widać, że taką nadzieję ma tylko prawo i sprawiedliwość, bo tylko ono wystawiło własne listy. Cała reszta musiała się zjednoczyć, żeby w ogóle mieć jakąś, jakieś szanse, w związku z czym to oznacza rzeczywiście, że... Ta różnica potencjałów między dzisiaj obozem, ze koalicją rządzącą, a opozycją jest taka, że, że tutaj jest samodzielność, a tam jest, musi być wszyscy razem. To, to trochę jest tak, że ten wybór też pokazuje się, chodzi o korzenie, że Polacy stają przed wyborem między dobrą zmianą i nocną zmianą dlatego, że Koalicja Europejska w Piszmy malu jest koalicją nocnej zmiany. Dlaczego? Dlaczego nocnej zmiany? No bo zmiany? jak zobaczymy listę osób, które siedziały przy stole dokonując, dokonując obalenia rządu Dolszewskiego, to mniej więcej są te same osoby, które dzisiaj zasiadły do podpisywania, do podpisywania koalicji europejskiej. To jest no tak jest jakby... tam parę nowych podmiotów są zieloni. Yy, yy, Ale jest... to wszystkie te podmioty dołączyły czy wyrosły z pewnego nurtu, który wtedy zasiadał w pokoju z Lechem Wałęsą i, i, i dokonywał nocnej zmiany. Więc mamy dobrą zmianę i nocną zmianę. Mamy flagę biało-czerwoną, flagę tęczową. To są, to są jasne wybory i to myślę, że, że, że będzie też ciekawym elementem tej kampanii, która, która się rozpocznie, bo to jest pewien wybór. Ale tam, w ramach że... koalicji europejskiej z PSL, a flaga tęczowa, to rozumiem, że to nie jest ta flaga, pod którą PSL chciałby iść do jakichkolwiek wyborów. No ale podpisał się pod, pod tą koalicją i teraz musi się z tego tłumaczyć i to jest rzecz, która... Pan, to też znowu, patrzymy na rzecz politologi politologicznie, to to jest o tyle demoralizująca sytuacja koalicja europejska, że ona pokazuje obywatelom, że naprawdę programy są kompletnie nieistotne, że w ogóle wartości, idee, to co głosiliśmy, tożsamość partyjna, korzenie partyjne, wincentywitos czy, czy dla innych jakieś, jakieś inne lewicowe na przykład, to wszystko w ogóle czy liberalne, kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Polityka liczy się zupełnie coś innego niż, niż program polityczny i, i, i idea polityczne to jest to jest demoralizujące, bo, bo tak nie powinno być. I tą smutną konstatacją musimy zakończyć I dziękuję bardzo. Moim gościem był Krzysztof Szczerski. Ale będzie szef gabinetu, gabinetu prezydenta.